Witam serdecznie naszych widzów w Nowym Roku i dzisiaj porozmawiamy o naszych polskich nazwiskach, a może czasem już nawet nie do końca polskich. Właśnie ten temat w najbliższym tygodniu powinien trafić także, powrócić dokładnie na wokandę z Sejmu Litwy, a dzisiaj porozmawiamy o kwestii oryginalnej pisowni polskich nazwisk z gośćmi klubu redaktorów, do którego zaprasza jak zwykle Walenty Wojnilo. Na początku przypomnimy wydarzenia minionego tygodnia. W 2022 roku na Litwie nie będzie brakowało okazji do świętowania. Sejm znalazł rekordową liczbę 14 jubileuszowych okazji wartych miana Roku Pamięci. Jest to m.in. 625. rocznica sprowadzenia Karaimów przez księcia Witolda na Litwę. Ponadto rok Konstytucji, rok Kroniki Litewskiego Kościoła Katolickiego i dysydenta Romasa Kalanty. Główna Komisja Wyborcza utajniła większość danych działaczy politycznych. Publicznie dostępne są tylko podstawowe informacje. Te dotyczące m.in. narodowości, wykształcenia, stanu cywilnego czy numeru telefonu mogą być udostępniane tylko do końca kampanii wyborczej. Taka decyzja została podjęta powołując się na rozporządzenie o ochronie danych osobowych. RODO staje się narzędziem cenzury. Nie rozumiem, jak można utajniać informacje o najbardziej publicznych osobach państwa. Portal Głos z Naddniemna, tworzony przez nieuznawany przez reżim Łukaszenki Związek Polaków na Białorusi, został wpisany przez białoruskie Ministerstwo Informacji na listę materiałów ekstremistycznych. Oznacza to, że autorzy tekstów tam publikowanych mogą być ścigani przez prawo, a udostępnianie materiałów będzie wykroczeniem. Dobre polsko-litewskie stosunki, mimo zapewnień obu stron, nie przekładają się na rozwiązanie postulatów polskiej mniejszości na Litwie. Wbrew zapewnieniom polityków w 2021 roku Sejm nie przyjął ustaw o oryginalnej pisowni nazwisk i o mniejszościach narodowych. Jak do końca obecnej kadencji nie uda się rozwiązać tej kwestii, to w nowej kadencji albo w kampanii wyborczej na pewno usłyszymy głosy takie z zadowolenia, że a widzicie, a to nie jest takie łatwe. No, na pewno nie jest łatwe, ale o tym za chwilę porozmawiamy. Gośćmi w naszym studiu są dzisiaj Beata Pitkiewicz, posłanka Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin. Witam serdecznie. Dzień dobry. Tadeusz Andrzejewski, redaktor Tygodnika Wileńszczyzny. Witam. Miała być z nami także minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska, ale niestety w ostatniej chwili jakieś obowiązki służbowe nie pozwoliły jej dotrzeć do naszego studia. W związku z tym zdalnym gościem jest dzisiaj z nami Łukasz Warden, inicjator i ekspert prawny Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, która zajmuje się właśnie kwestią przywracania prawnego, sądowego przywracania polskich nazwisk dla mieszkańców, nie tylko Polski zresztą, ale oryginalnych nazwisk mieszkańcom Litwy. Witam serdecznie, panie Łukaszu. Dzień dobry, witam. Tuż przed świętami kwestia nazwisk trafiła już do litewskiego Sejmu, znaczy pod obrady, ale została natychmiast odłożona. Dlaczego wtedy nie była omawiana, pani Beato, i dlaczego dopiero właśnie w tym nadchodzącym tygodniu ma trafić pod obrady? Ten projekt, no już liczmy piąty rok, leży w Sejmie, więc jakby przyszedł czas już na jego realizację. W 2020 roku już mieliśmy na swoim komitecie omówienie tego projektu, bo byliśmy komitetem jako Komitet Oświaty Pomocniczym i właśnie moim głosem, tylko moim, bo opozycja głosowała albo przeciwko, albo się powstrzymywała, został ten projekt zatwierdzony. Pretensji do projektu było naprawdę co niemiara i tutaj... Co budzi takie właśnie największe zastrzeżenia z pozycji nas jako Polaków na Litwie? Czym ten projekt nam pasuje albo nie pasuje? Ten projekt nie do końca nam pasuje, ponieważ nie pozwala nam na zapis nazwiska w formie właśnie takiej polskiej, czyli ze znakami diakrytycznymi. Jest pozwolenie na pisanie nazwisk na przykład dla osób pochodzących z zagranicy, które tu mieszkają, albo dla dziewczyn, które wyszły za mąż, właśnie za obcokrajowca. I właśnie to jest taki czwarty punkt, wyjątek. Osoby pochodzenia nielitewskiego, obywatele Litwy też mogą ten zapis właśnie realizować, ale bez znaków diakrytycznych i po ukazaniu takich dokumentów, na które się można oprzeć, czyli dokumenty z archiwum. Czyli z jednej strony będziemy musieli udowodnić, tak, że mamy jakieś prawo do właśnie takiego zapisu. A z drugiej strony zapis oryginalny nie będzie możliwy. Czyli nawet jak udowodnimy, że na przykład ja jako Walenty Wojnilo mam podwójne L, to tego podwójnego L nie najwyżej mi pozwolą wpisać podwójne L. Tak, 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 tak.
Panie Tadeuszu, czy to nas jako Polaków może satysfakcjonować, czy możemy uznać, że no jest to zagrożenie, że jeżeli w tej chwili zostanie przyjęta taka ustawa, to oznacza, że w zasadzie nie mamy szans, żeby kiedyś do niej wrócić i wywalczyć także te znaki diakrytyczne? To tak jak komediowe trochę zapisy, bo mieliśmy takie przykłady w naszej Radzie właśnie, jedna w rejonie samorządu wieńskiego, jedna z radnych z opozycji właśnie narodowości polskiej miała imię Krystyna, ale w wersji właśnie tej państwowej było napisane Krystyna, czyli połowa imienia po polsku, inna połowa już po litewsku. Przywołałem ten przykład, żeby pokazać, jak to mniej więcej wyglądałoby, gdyby ten projekt, który przed chwilą pani poseł tutaj przedstawiła, wdrożyć w życie, że po prostu część jakiejś tam, powiedzmy, podwójne W, pozwolono by nam wpisać, użyć jednej literki, natomiast podwójnych liter, dwuznaków, oczywiście znaków diakrytycznych nie będzie, więc no, wydaje mi się, że to takie troszkę wyrywanie zęba na raty. Panie Łukaszu, pan już od nastu lat, tak, jeżeli mnie pamięć nie myli, prowadzi tą krucjatę o odzyskanie nazwisk nawet dla swojej rodziny. Rozumiem, że w tej chwili jest pan na etapie przywracania dla małżonki polskich znaków diakrytycznych. I to jest, cóż, bariera nie do przejścia? Zgadza się, że od 1997 roku tak naprawdę rozpoczęła się ta batalia prawna, chociaż wcześniej mieliśmy i sprawę Kleczkowskiego, tak, nie można nie zapomnieć, której Polacy na Litwie muszą walczyć prawnie o swoją godność, o prawo do tego, żeby mieć oryginalnie zapisane imię i nazwiska. Chociaż no, Litwa poprzez ratyfikację konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych zobowiązała się do tego, że zagwarantuje mniejszości narodowych pisanie oryginalne imienia i nazwiska. Rozwój, który widzimy w ostatnich latach, jest optymistyczny, tak? Ponieważ w ostatnich latach mamy ponad 130 wyroków w różnego stopnia na Litwie, w którym przyznane są dla tych osób prawo do pisowni. Jeżeli ustawa w tej formie zostanie przyjęta, jak wspomniała pani poseł, to będzie to oczywiście smutny dzień, ponieważ Litwa już w 1937 roku w swojej ustawie dawała prawo mniejszościom narodowym, cudzoziemcom do wpisywania oryginalnej wersji ze wszystkimi znakami diakrytycznymi, więc należy się zastanowić, dlaczego prawie 80 lat później nadal jest to jakiś problem, skoro już był wcześniej rozwiązany i to w okresie, mówimy, kiedy Litwa i Polska nie miały nawiązanych stosunków dyplomatycznych. Więc pytanie jest, dlaczego i czym się kierują politycy, ponieważ sędziowie już zrozumieli, społeczeństwo już jest na to gotowe. Wydaje się, że politycy są jeszcze daleko za tymi dwoma grupami społecznymi. Czy to dobrze zrozumiałem, że te wyroki sądowe dotyczyły właśnie, powiedzmy tak, liter nieobecnych w litewskim alfabecie, czyli jest już na to zgoda i są precedensy sądowe, ale w przypadku znaków diakrytycznych, zarówno polskich, jak i jakichś, nie wiem, umlautów na przykład niemieckich, to nadal z trudem to przychodzi, czy jednak też jest akceptowalne przez sądy? Mieliśmy pierwszy wyrok w tej sprawie Sądu Najwyższego Litwy, który podkreślił konieczność pisania, gdyż nie widzi przeszkód w pisaniu imienia czy nazwiska ze znakami diakrytycznymi. No jest to pewien trend w jurysdykcji sądów litewskich, który widzimy i dlatego też Europejska Fundacja Praw Człowieka rozpoczęła w sierpniu, wrześniu inicjatywę Mam prawo do oryginalnej pisowni i nazwisk, ażeby obudzić ten duch walki Polaków na Wileńszczyźnie do pokazania, że chcą godnie nosić nazwiska swoich dziadów, pradziadów i także oryginalnej wersji zapisanej imiona. I myślę, że nie patrząc na to, co się dzieje w polityce, każdy powinien wziąć sprawy w swoje ręce i pokazać, że jemu, jej na tym zależy. No właśnie tak się składa, że akurat dzisiaj w naszym studiu są osoby, które także korzystają właśnie z usług i z propozycji Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, bo zarówno Tadeusz, rozumiem, też się zwrócił o to, żeby i SZ przywrócić, tak? Oryginalne nazwisko w całości. Andrzejewski przez RZ i przez W, tak? Dokładnie. I pani poseł Beata Pietkiewicz także się zwróciła o to, żeby było zapisane Pietkiewicz przez W, tak, i CZ. CZ. Oczywiście i naprawdę czekam tylko na wynik. No właśnie, dlaczego pani zdecydowała wstąpić właśnie na taką drogę prawną, sądową dochodzenia swojego nazwiska? Czy to oznacza, że nie ma pani nadziei, że uda się to rozwiązać ustawodawczo? W końcu no przecież pani zasiada w Sejmie. Takie nadzieje, że to zostanie rozwiązane w drodze właśnie prawnej, ustaw prawnych, no naprawdę są nikłe, bo widzę po kolegach teraz w Sejmie, że naprawdę ciągle widzą zagrożenie
dla języka litewskiego właśnie z tego powodu, że jakieś nazwisko zostanie zapisane, nazwisko obywatela Litwy zostanie zapisane w inny sposób niż właśnie zgodnie z zasadami języka litewskiego. To jest dla mnie trudne do zrozumienia, dlatego właśnie wybrałam tą drogę sądową, bo mam taką nadzieję, że ta droga sądowa naprawdę będzie szybsza. Jeszcze będąc na studiach w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, kiedy mnie zapytano, jakie nazwisko ma być wpisane przy wypisywaniu dyplomu, więc tak z odwagą powiedziałem, że skoro tutaj państwo litewskie deklaruje, że lada moment rozwiąże ten problem, to proszę od razu, żeby bez problemu wpisać mi po polsku. I to był rok 95. I od tego czasu moje męstwo w tym zakresie, no, jakbym się nie wysilał, no, nie zwiększa się, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że no, naprawdę ten problem staje się już taki no, karykaturalny w jakiś sposób, więc te argumenty są naprawdę są naciągane i takie no, po prostu nieuczciwe, bo niemożliwe jest prowadzić jakieś uczciwe debaty, kiedy strona, przeciwna część oponentów politycznych po prostu używa takich wykrętów, nieuczciwych argumentów. I dlatego myślę, że takie też indywidualne przykłady, że po prostu, że na przykład pani poseł, czy być może w moim przypadku, gdy się uda sądownie dociec, wytrąci to w jakiś sposób argument naszym oponentom, którzy mówią, że właśnie oryginalne nazwiska w jakiś sposób przyczynią się do upadku języka litewskiego. Jak to nie nastąpi, to być może za rok można będzie powiedzieć, no proszę bardzo, no, no, są te nazwiska i na razie język litewski się ma dobrze. No właśnie, a w pani przypadku no, możemy powiedzieć, nie tylko o to, żeby udowodnić kolegom posłom z litewskich partii, że nawet posłanka z Dabuju w nazwisku nie stanowi zagrożenia? To będzie piękny dzień, kiedy na tablicy w Sejmie zobaczę swoje nazwisko napisane po polsku. A tak naprawdę no, do tego, że właśnie teraz postanowiłam to zmienić, no, upublicznienie wszystkich praktyk sądowych. To daje nadzieję, że ten problem da się rozwiązać nie tylko właśnie jako ustawę, tak, przyjęcie ustawy, ale również no, taka jakby w tej chwili to jest łatwiejsza droga. Panie Łukaszu, to w takim razie pytanie do pana. Jak wiele się osób do was zgłosiło po ogłoszeniu tej akcji i czy z dotychczasowego doświadczenia bardziej Polacy się zwracali do was, czy jednak, nie wiem, właśnie takie żony obcokrajowców? Mamy tutaj jakby dwie fazy. Pierwsza faza, te ostatnie lata, to były w większości obywatelki Litwy, które wyszły za mąż za cudzoziemców i miały przekręcone nazwisko swoich mężów. I tutaj w tym zakresie, i myślę, że to może i dobrze tak się stało, że to były te osoby, ponieważ sądy były dość przychylne, na początku nie były przychylne, to wszystko wynikało z pewnej ewolucji. Można powiedzieć, że dopóki to była kwestia polska podnoszona przez Polaków na Litwie, to było traktowane politycznie jednoznacznie nie, ale gdy się okazało, że to jest kwestia dotycząca nie tylko Polaków na Litwie, ale że właśnie coraz więcej Litwinek też się zwraca o to, to się okazało, że no to tutaj dla Litwinek to oczywiście możemy zrobić wyjątek. No tak można powiedzieć, to należy popatrzeć też na statystyki. Każde siódme małżeństwo jest zawarte za granicą i jest to małżeństwo mieszane. Co siódme dziecko urodzone ma rodzica cudzoziemca. Więc to jest problem masowy. Podwójne obywatelstwo staje się powszechnym dobrem. I tutaj ten argument, który też był poruszany, że obywatel na Litwie musi, to zresztą argument, który moja małżonka usłyszała w 97 roku od urzędniczki, która powiedziała, jak pani żądać może Wardyn przez W, to pani nie szanuje konstytucji i ustaw litewskich. No ten argument cały czas gdzieś tam przyświeca, tak? Ale to właśnie z tymi dziećmi z podwójnymi obywatelstwami, które mamy, na przykład Małgorzata Runiewicz-Wardyn, która ma już Wardyn wpisany w paszporcie, a nie może mieć teraz Runiewicz napisane przez W. No jak teraz można odmówić jej W w Runiewicz, skoro już ma w swoim nazwisku W? No, byłoby przepraszam, to tutaj tylko przypomnę trochę też naszym widzom, skoro mówimy o kuriozach, że ta ścieżka wybrana przez państwa rodzinę, że walczyliście o te nazwiska tak od początku trochę step by step takimi etapami, sprawiły, że pana żona miała już chyba z 5 różnych wersji swojego nazwiska po kolejnych orzeczeniach sądów, tak? Tak, no ja planuję pod koniec tego całego cyrku wystawy otworzyć. Myślę, że będzie tych materiałów, dużo się zbierze, różnych aktów urodzenia, aktów ślubu, paszportów, dokumentów, gdzie no, moja żona i moje dzieci były tak naprawdę, miały różne matki, różnych ojców i tak dalej. Więc jest to no, myślę, że Księga Guinnessa przyjmie nas do siebie z otwartymi
rękoma. Ile może być wersji zapisu Małgorzata Roniewicz-Warden, tak? Panie Łukaszu, jeszcze kończąc właśnie, ile czasu mniej więcej trwa proces taki sądowy odzyskania nazwiska? W przypadku sądowej sprawy mamy tutaj do czynienia z etapami, z dwoma etapami. Pierwszy etap, przygotowanie całej dokumentacji archiwalnej, ta, która teraz właśnie się toczy w waszych trzech sprawach. Przygotowywane są materiały, archiwa, tłumaczenia także na język litewski. I to oczywiście troszkę musi zająć czasu, a potem pozwy do sądów, które zajmą od kilku do kilkunastu miesięcy. Czyli wersja optymistyczna około roku, wersja pesymistyczna do dwóch lat. Przechodzimy do kolejnego tematu, czyli ustawa o mniejszościach narodowych, bo pani, no obecna pani poseł, niestety z nami nieobecna dzisiaj. Chciałem o to ją zapytać, bo też deklarowała, że no najpóźniej w ciągu roku, półtora od chwili tutaj właśnie wejścia do Sejmu, do rządu, też zostanie poruszona kwestia ustawy o mniejszościach narodowych. Co z tą ustawą? Czy ona w końcu jest jakoś planowana? Nie wiem, kiedyś trafi pod obrady, czy nadal leży w szufladach i tam będzie leżeć? Trudno mi naprawdę odpowiedzieć na to pytanie, bo czekamy na tą ustawę już naprawdę od dwóch lat. Od tego czasu, od kiedy pracuje komisja właśnie w tej sprawie, gdzie pani Ewelina Dola przewodniczącą. A tak naprawdę no, znowu będzie wielkie, no, wielkie halo. Na przykład po stronie litewskiej, ponieważ znowu będą się bali zagrożenia, tak? Bo powiedzmy szczerze, no, mniejszości narodowe się mówi o zagrożeniu z trochę innej strony już, tak, niż tak. Polacy na Litwie. Mamy strategiczne partnerstwo, mamy wspólny problem, nie wiem, z Białorusią, z Łukaszenką. No jakby się wydawało, że te relacje polsko-litewskie w tej chwili naprawdę już trochę się uniosły ponad te takie jakieś, nie wiem, lokalne widma czy takie stereotypy historyczne. Ale niektóre rzeczy nie zależą od relacji. To tak samo właśnie ja mówię o tych środowiskach radykalnych litewskich, które no, nigdy nie zgadzą się na taką ustawę. Oczywiście, no, ale mamy koalicję, teraz w której dominują koalicja tak naprawdę jest, posłowie o poglądach bardziej liberalnych, nawet tak, wśród tychże zgadzam się i dlatego to jest taka jedyna nadzieja, że to przejdzie, bo inaczej no, by było trudno. Ale żeby przejść, musi trafić. No, imiona i nazwiska już jak gdyby są w drodze, a co z tą ustawą mniejszości? Ja myślę, że trafi, że na pewno trafi. I problemem też jest, jak prześledzimy dotychczasowe takie próby właśnie, znaczy podnoszenia kwestii właśnie tej ustawy o mniejszościach narodowych, to nawet jeżeli ona trafia pod obrady, to potem właśnie te powiedzmy koła radykalne wprowadzają na tyle swoich poprawek do ustawy, że ona traci w ogóle swój sens, po prostu odwracają wręcz pojęcia i z ustawy robią po prostu taki szwajcarski szer, który no powiedzmy już bardziej w ogóle, dziurawy w ogóle nikomu, dokładnie nikomu nie jest potrzebny. Posłuchajmy też naszej kochanej Ani Adamowicz, która ze swojego bujwickiego Muszka ma jak zwykle trzy grosze do naszej dyskusji, bo ona też miała bezpośredni kontakt z panią minister. Swoją koleżankę Józefową tym razem spotkałam w kościele w dniu uroczystości Trzech Króli. Cała promieniała z dumy, bo przybyły do niej wnuczki z Warszawy. Ale kiedy zaprosiłam wszystkie na herbatkę, ze śmiertelną powagą odpowiedziała: wybaczaj, kochanienka, tym razem nie mogę. Obiecała ja swoim dziewczynkom, że pojadę do Wilna ratować tej naszej minister sprawiedliwości. Widząc moje spojrzenie, dodała pośpiesznie: bo widzisz, Waszeć, ona uczyła się z moimi dziewczynkami w szkole Jana Pawła II. To tak jakby i swoja. I trzeba pojechać zobaczyć, kto jej tam będzie krzywdzić, czy to nie dywersja jaka i czy kto specjalnie jakiejś winie nie chce podłożyć. Bo moja taka zdanie, że ministrem pracować, to nie kury hodować i nie ma gdzie śpieszać się. Nawet nasz stary Stanisław mówi: pamiętajcie, że obiecanka cacanka, durnemu radość. Ich sprawa obiecywać, a nasza sprawa nie dać się odurniwać. To jak ja spotkam się z Ewelinką, to od razu jej powiem: ty nie przestaraj się, bo jak za dużo czasu będziesz poświęcać na sprawy pilne, to tobie tego czasu nie zostanie się na sprawy ważne. A jeszcze na odjezdnym Józefowa dodała: bo widzisz, Waszeć, jak ona z tej partii wolności, to ja myślę, że ona jak tylko poczuje, że rady nie daje, to od razu z tego rządu na wolność wyjdzie i nie trzeba jej bez potrzeby szmorchać. Przejęta Józefowa z wnuczkami odjechała do Wilna, a ja przy okazji chciałabym zadedykować pani minister aforyzm chińskiego filozofa Lao Tse. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co robimy, ale i za to, czego nie robimy. Dziękujemy pani Ani. No niestety nie ma dzisiaj znania pani minister. Mam nadzieję, że może zagości w naszym klubie w jednym z najbliższych tygodni. Ale przy okazji chciałem też zapytać między innymi pana Łukasza, bo przecież pani Ewelina przedtem niż wkroczyła na drogę kariery politycznej, była także ekspertem prawnym właśnie w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka. Czy na pewno no, rozmawialiście ostatnio, jak to ona mówi, jakie są szanse, żeby rozwiązać politycznie ten problem, tak jak tego chcą no, w zasadzie chyba wszyscy Polacy na Litwie? Z tego, co ja wiem, to wiem tylko to, co z mediów. Nie mam większej, nie mam
dogłębniejszej informacji jakby pośredniej. Na pewno pani minister była wielką orędowniczką, jest wielką orędowniczką pisowni oryginalnej imię, nazwisk, zresztą dzięki jej zaangażowaniu, jej także pomysłu, inicjatywie i znalezieniu kluczków prawnych udało się doprowadzić właśnie do tych sukcesów Europejskiej Fundacji Praw Człowieka. Za jej czasu ponad 100 spraw. W zeszłym roku wygraliśmy 31 spraw, czyli 31 rodzin ma już wpisane imiona i nazwiska w oryginale. No i należy także wspomnieć, że już pani minister w zeszłym roku uczyniła więcej niż wszyscy ministrowie i wszyscy politycy w ostatnich 30 latach, wydając zarządzenia, rekomendacje dotyczące pisowni imion i nazwisk, które już ułatwiają wielu rodzinom codzienne życie, czyli jeżeli jest już wyrok w sprawie pisowni nazwiska w rodzinie, to nie trzeba już prowadzić kolejnych spraw dla na przykład dzieci. Jak pani ocenia działalność pani Eweliny? Czy jej się udaje tych kolegów Litwinów przekonywać do naszych polskich spraw? Uważam, że tak, ale z drugiej strony no, jest też poparcie pani premier, a to w zasadzie jest najważniejsze w tym rządzie. Czyli jest poparcie pani premier także dla naszych polskich postulatów, takich jak nazwiska? Tak, ale właśnie bez znaków diakrytycznych, jak widzimy. I cóż, tym optymistycznym akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję naszym widzom, dziękuję naszym gościom. Oczywiście naszej dyskusji przegląda się także nasz kolega Ginteras Jocius. To są pamiątki z kolejnego spotkania. Dla pana Łukasza wyślemy to mailem, a tutaj dla pani poseł. Kochani, no pamiętajmy, że te nazwiska nasze, polskie nazwiska są jednak ważną częścią naszej tożsamości, którą musimy przekazać także naszym dzieciom, bo także dla nich i dla naszych wnuków będą ważnym świadectwem tego polskiego pochodzenia. Jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia, warto zwrócić się także za przykładem tutaj nas, siedzących w studiu, do Europejskiej Fundacji Praw Człowieka i o to nazwisko zawalczyć, w zasadzie już nie czekając, albo właśnie pomagając przyspieszyć odpowiednie decyzje na poziomie Sejmu. Dziękuję za uwagę i do spotkania za tydzień w kolejnym Klubie Redaktorów.